Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogate, a dzisiaj gramy po raz kolejny w Just Cause 4. Jak widzicie, jestem na froncie walki wyzwoleńczej. Tak naprawdę jestem gdzieś tutaj przy południowych peryferiach naszych. Jestem przy Tierra del Chapac, czy jak to się nazywa. I tak naprawdę stoimy przy froncie, który niestety jest w impasie, bo tak naprawdę walki, które się tu odbywają, to odbywają się już od jakiegoś czasu i ciągle giną tu ludzie. Ale miejmy nadzieję, że przesuwając front gdzieś bardziej tutaj dzisiaj, uda nam się troszeczkę tutaj też im pomóc. Także przede wszystkim chcemy sobie właśnie ten front z frontery, ha! Kumacie, front na fronterze, taka gra słów, przesunąć sobie na Gran Batale, gdzie będzie wielka po prostu bitwa, batalia, i później polecimy może gdzieś tutaj, zobaczymy jak to wyjdzie. Powiem tak, mamy tutaj dwie misje, które możemy wykonać, także ucieczka Kasza. Kasz ucieka z Australii, także miejmy nadzieję, że mu w tym pomożemy. Wing wing, kurde. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i oczywiście lecimy, proszę państwa. Ten samolot, który sobie poleciał, bym go chętnie przejął, ale wydaje mi się, mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, że ten samolot jest jednak szybszy ode mnie, szczerze powiedziawszy. Dotrzyj do Akademia Kasza. Podgląd, aby śledzić. ¿Qué más, Rico? There's a member of a Black Hand counterintelligence unit nearby expecting a ride. Can you pretend to be their driver? Dobra, to jeszcze zrobimy tego agenta kontrwywiadu w takim razie. Poudajemy jego kierowcę i go wysadzimy, skoro to jest misja od Rick. Nie od Rico, przepraszam. Jak się ten gościu nazywał? Dawaj mnie ten samochód, typie. Mierda! Chciałem po niego podjechać. A, tutaj niedaleko, okej, spoczko, proszę bardzo, zepsuł ci się samochód, o, agent, dobrze, to ta sama babka, którą właśnie wysadziłem z samochodu, to chyba jej siostra, po prostu, ej, bezkitu, siostra bliźniaczka. Rozbij pojazd, okej, ale nie korzystaj z żadnej broni, to musi wyglądać na wypadek dla bezpieczeństwa informatora. No, myślę, że tak, że te wypadki są dosyć częste tutaj. Ale wyzywa, bez kitu. Ja pierdzielę, nie, ja muszę po prostu się rozpędzić i w coś palnąć w którymś momencie. Czekajcie, nie wiem, czy w samochód palnąć, czy ja trafię. Rozbij się, dobra, rozbiło się, okej. Jaki farcik. Gracias, Rico. No problemo. Dobra, dawaj motocykl, dziękuję. Ale szybko przejąłem. O kurde, patrzcie jakie stanty. Czekaj, aż se... Kurde, nie mogę tak screena zrobić. Trzeba się rozpędzić, dopiero mogę zrobić screen. O Jezus! Ła! Tylko nie w ciężarówkę, patrzcie na to. Pyk. I zobaczymy, kto teraz taki cwany jest. Patrzcie na to, na jednym tym poszło do góry. Zobaczymy, kto teraz taki cwany. Co w tej ciężarówce, już nie jesteś taki cwany, nie? Kurde, typie. On jedzie dalej z tym. No dobra, palimy wrotki w takim razie. Dobra, screenek zrobiony, pięknie. Jezus Maria, nie potrafię na tych motocyklach jeździć tutaj. One są ładne, w sensie one fajnie wyglądają, tylko ta mechanika jazdy po prostu jest mega, no taka Just Cause'owa typowo. Czyli dla mnie niestety niepasująca i słaba, ale... Okej. Teoretycznie da się tu jakieś triki zrobić, ale... No właśnie, te triki się kończą raczej... moim rozwaleniem się, że tak powiem. Dziś to jest jakiś trik kaskaderski, tak jest, w ogóle numer kaskaderski, prędkość. Okej, ale my nie do tego tak naprawdę lecimy. Ała, myślałem, że ja... Dawaj to, gościu, powiedziałem. Nałogowego wywaliłem teraz, straka. O nie, patrzcie jaki tu jest samochodzik. Ja go chcę. Nie rozwalaj się, please. Pliska, nie rozwalaj się, nie rozwalaj się. Dobra, on będzie prawie niezniszczalny teraz, jak ja w nim będę siedział. Super. Super, dobra, dostaliśmy świetny samochodzik. Jaka tu prędkość ma być? Rozwinięta 130, okej, 130 to ja na tej prostej zrobię. Patrzcie jakie tu są samochody, kurde. Zielony i niebieski, wiecie co, wezmę zielony, bo się bardziej wyróżnia w sensie. Ale kurde, gość, patrzcie jakie samochody tu trzymał, no i taka biedna wioska niby. Czy coś w tym guście, no tacy biedni.
126 w ogóle osiągnąłem, to jest i tak plus mega. Na takim krótkim odcinku to się nie spodziewałem, 126. Dobra, zaliczyłem, okej. Ja wiem, spoko, spoko, babeczko, ty mi to za każdym, po prostu za każdym razem mi to samo mówisz. Ja już przestałem ci w to wierzyć, szczerze powiedziawszy. Dobra, Akademia Kasza. Lecimy, proszę państwa, do Akademii Kasza. 230 km, 250, 270 km na godzinę. Ale tutaj driftik był wzięty. Ja się boję cokolwiek klikać. Ja mam cały czas palec na spacji, ale ja wiem, że ja nim wyskoczę. Czy jak jest? W ogóle nie ma tutaj ręczny czy coś. Włącz radio, przełącz kamerę, zamień miejsce w pojeździe, spójrz za siebie, za... A gdzie jest ręczny? Ja się pytam. Okej, przejechaliśmy. Katia, I presume. Katia. Easy? Listo. I've identified the re-identification centers of blueprints. Ale się rozbiłem. Ej, czekajcie, bo ja się zabiję zaraz w ten sposób. We'll send evac just outside the facility. Just get as many as you can out of there. Copy that. Co mam zrobić? Otwórz zachodnie centrum reedukacji. Okej, czyli muszę swoich ziomeczków tutaj uwolnić. A bo to więzienie takie trochę, to Akademia Kasza. O kurde. Nieprawdopodobne. Dobra, wypadł gościu. Okej. Dobra, jest po gościu, po snajperze. Nie, nikt nie ma eyes on me. Dobra, dawaj, otwieraj to, otwieraj, hakuj, hakuj. Dobra, mamy pierwsze. Tutaj będą goście, tak? To chyba wygląda jak w Forterze bodajże było, że też musieliśmy po prostu gości ewakuować, oni nam będą pomagali tutaj jakoś. Ci rekruci będą się strzelać. O kurde, nie udało mi się jej wysłać w kosmos. Znowu mi się nie udało, ojejku. Ej, ale oni strzelają do mnie tutaj ostro. Dobra. Strzelamy. 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 Gdzie jest snajper? Mierda. Dobra, snajper wysłany w przestworza. Okej, załatwiony. Gdzie dalej mieliśmy iść? Czekajcie, bo ja się tak patrzę, rekrut, osłaniej ucieczkę. A dobra, muszę ich osłaniać, Jesus Chrysler. Osłaniej ucieczkę rekrutów. O kurde. I pyk, gościa. Dobra, bierzemy tę helkę. Ciekawe, czy jak opuszczę tę helkę, to ona się powinna rozbić, szczerze powiedziawszy. No dokładnie, dobra, rozbiła się. O tyle dobrze. Dobra, gościu, pal wrotki stąd. Mnie. Uzupełni się amunicja? Tak, uzupełniła się. Dobra, nice. Dobra, kolejny załatwiony. Kolejny załatwiony, hedzik szybki wleciał. Kolejny załatwiony. Palcie wrotki, no, goście. A, to jest tarczownik w ogóle. O kurde, nie chciałem do tarczownika podlatywać, szczerze powiedziawszy. Dobra, lecę tutaj do was, chłopaki. Osłaniam waszą ucieczkę. To jest Solis. Uuu, furman, jaki atak tutaj wykonał. Ja pierdykam. Weto działko zostaw. Mogę działko rozwalić w ten sposób? Ej, chyba mogę, dobra. Na pewno podkaczyłem tam gościa w tym działku. Dobra, pokonany. Dawaj, 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 uciekaj. Ile wy musicie uciekać? Ile ja mam was osłaniać czasu? A ciekawi mnie to, czy ja bym mógł po prostu z nimi jechać? Czy to nie byłoby prostsze wtedy? Chyba mogę teoretycznie z nimi jechać. Mógłbym ich wziąć do samochodu, nie? Wsiadaj, wsiadaj, gościu. Nie, no nie wsiada jednak. I pyk, gościa. I w kosmos, gościa. Żartowałem, jednak tylko na 100 metrów do przodu. Ale wybuch. Dobrze mu się nic nie stało i nam po tych wybuchach. Dobra, jeden, drugi załatwiony, trzeci załatwiony, czwarty załatwiony, okej, świetnie.
amunicję byście dali mi do PM-ów, to by było super, tak żebym mógł strzelać dalej z tej broni. Dobra, kurde, trzeba załatwiać ich specjalnie. Dobra, macie, lećcie we dwóch se do góry. Dobra, ziomek tu. O kurde, ale poleciał. Mierda. Dobra, lećcie sobie stąd. Na księżyc poproszę. Dobra, goście, palcie wrotki szybko. O kurde, ty! Ale bym się do tego chętnie podczepił. Oni, to oni rzucają te granaty takie z dupy. O Jezu, ale to będzie powolna misja, jak ja będę musiał tak każdych rekrutów przeprowadzać do samego końca. Nie wiem, co oni wyczyniają w tym samochodzie. No, oglądali się jakieś rzeczy. Ja będę musiał jakiś pojazd ogarnąć, no nie ma innej opcji, za długo się z nimi idzie. Tak samo amunicji mi zaraz nie styknie. Będzie śmieszne więzienie na trzy osoby. Tak, by the way. Okej, dobrze, gość nie trafił z tego działka bez kitu. Ay, gracias. I can't believe it. Szybko poszło. Użyj karabinu maszynowego. Dobra, do kogo mam strzelić? Rico, zamknij mordę, kurde. Boże, Rico, jakie odgłosy wydaje, god damn. Tego się po nim nie spodziewałem. Amunicję poproszę, amunicję. Amunicja jest mi potrzebna od zaraz. Dobra. Pokonany. Dajcie mi ammo, no bez kitu. Którędy ty uciekasz, ty jeden ziomek? Którędy ty biegniesz? Okej, on zrobi kółko. On nie skoczy, on zrobi kółko. Ja pierdzielę, czy ja nie mogę jakiegoś samochodu naprawdę z nimi samochodem podjechać? Oni będą pół godziny. O nie, no. Ale fajny w ogóle pojazd. Ej, tego pojazdu jeszcze nie widziałem. To jest taka pelotka przenośna, opancerzona, bez kitu. Ale fajne. Ale kozak, patrzcie na ten pojazd. Ja pierdykam. Ej, on jest kozak, kozak pojazd. To nawet taka nie pelota, bo to kurde naparza tymi wybuchowymi. Dobra. No osłaniam waszą ucieczkę, biegnijcie już. Biegać, biegać, biegać. Nie wchodźcie w najdziki. Dobra, kolejnego palnąłem. Szybko, szybko, go. Ten palnięty tutaj, jeżeli ktoś by był, to go też zaraz palnie. Wszystko niech powybucha. Byle nic nie wybuchło, jak oni będą biegli. Biegnij, ostatni gościu, a nie. Co ty z WF umiałeś? Piąteczka powinna być, a nie. Dobra, to zniszczymy też działko, żeby jakby wsparcie przyleciało, to żeby nasi tu mogli sobie działać. Ten gościu jest odporny w ogóle na trzy wybuchy. Ej, nie, no ten pojazd to jest sztos totalny. Bez kitu. Biegaj, gościu, a nie. Z tyłu. No biegnij. Zatrąbię. Dobrze, mają blisko, na szczęście. Ale tego pojazdu jeszcze nie widziałem i mi się mega podoba ten pojazd. To nasi czy to przeciwnicy? Wyglądają jak przeciwnicy jednak. Dziwię się, że ich jeden strzał nie wysadził, trzech. Że potrzebowałem drugi strzał tu oddać, no ale cóż. Tak to wygląda w tych czasach. Nie no, raczej się nigdy już tu nie ukrywasz, szczerze powiedziawszy, nie miałby gdzie chyba. Dobra, ja jadę po trzecich. Już? Sorrento, they're ready for evac. Otwórz wschodnie centrum reedukacji. O, powiem wam, no z tym pojazdem to nie będzie większy problem, ale aż zrobię sobie screenka tego pojazdu, on naprawdę wygląda kozacko, ten pojazd. Kurde, nie chciałem tak tego robić. Jak tu zrobić screenka tego pojazdu, żeby później go użyć, fajnie. Nie wiem, no tak osę zrobię, yellow. Dobra, nie można tutaj niestety fajnie tego ułożyć. Już po raz kolejny wspominam, no ale nie można w tej grze tak tego fajnie poogarniać. Dobra, gdzie jest ostatnie centrum reedukacji? Sterowanie drzwiami gdzieś tam? Tak w dupie trochę.
Żadnego intrudera tu nie macie, god damn. A nie mogę po prostu przejechać sobie tędy do dołu i... tą główną mańką skoczyć? Ale ich palnęło. Mam nadzieję, że nie strzeliłem więźniów. Tutaj ktoś był przed chwilą, widziałem. O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem, że się cała brama rozpadnie, szczerze powiedziawszy. Tego się chyba nikt nie spodziewał. O, Gazprom, kurde. Okej, i przejeżdżamy obok tego, świetnie. Tu jest gościu z karabinem tym opancerzonym. Tutaj rakietkami strzelają gdzieś z góry, ale już przestali, proszę bardzo. Na życzenie przestali strzelać. Powiedziałem im, ej, przestańcie strzelać. I oni, okej, dobra, przestajemy. O ty gnoju najgorszy, kolejny. Jeden z drugim, z trzecim. Co się wydarzyło w tym momencie? Pojazd nie wybuchł wcale. Dobra, miejmy nadzieję, że ten pojazd przetrwał. Nie przetrwał, fuck. Senor, por favor, dobra, gościu odleciał. Dobra, trzeba będzie z nimi walczyć jednak, no. A tamten trzeci gdzie? A tamten trzeci gdzie siedzi? Gościu, pal wroty stąd. Pal stąd wroty. Zawsze musi być jakiś trzeci gościu, który po prostu w porównaniu do reszty jest, no, no z tyłu, opóźniony tam. Dobra, biorę to. Przejmuję ten helikopter. Przejmuję to. Excuse me. Dobra, palcie wroty, przeciwnicy moich ziomeczków. Dobra, gdzie kogoś jeszcze macie? Ja tu poniszczyłem większość wcześniej, szczerze powiedziawszy. Także nie powinno być aktualnie jakichś większych problemów. No ale jakby coś się działo, to jednak dajcie znać. Dobra, ten opóźniony też biegnie. Tu ktoś jeszcze może być. To trzeba ostrzelać w razie czego. Ale to fajnie wygląda, jak się z takiej helki pali, patrzcie. No okej. Ostatni biegnij, gościu. To nie jest bajka, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To tak w prawdziwym życiu nie działa. Tu jest helikopter jakiś. Dokładnie tak, jest helikopter. Bardzo podobny do mojego. Wręcz identyczny, no już nie ma. No kurde, czemu to jeszcze nie wybuchło? Okej, dobra, wybuchło. Nie ma kontaktu, dokładnie, nie ma kontaktu. A oni blisko mają na szczęście do ucieczki też, żeby nie było. Możliwe, że tu gdzieś przy tej granicy ktoś jeszcze będzie, ale to strzelam teraz i miejmy nadzieję, że nikt się już tu nie pojawi. Kto by chciał być za darmo ostrzelany, tak, nie? No chyba nikt raczej. Ale tutaj jest palone, o kurde, patrzcie tu, tu. Dobra, i uciekają i będziemy mieli Akademię Kasza skończoną. That's the last of them. No, i gotowe. Okej, okay, ucieczka Kasza zrobiona. A także teoretycznie powinniśmy móc uwolnić, przeprowadzić natarcie, w sensie tu. I czy możemy przeprowadzić od razu niżej natarcie? Chyba tak. A jak? No i patrzcie, jak front został przesunięty tak naprawdę jedną misją, naprawdę sporo w głąb terytorium wroga. I teoretycznie moglibyśmy próbować w kolejnych odcinkach robić tutaj misję. W sensie, wiecie, chodzi o to, żeby zrobić taki jakby pierścień, żeby zamknąć tych partyzantów z wyspy. Bo ich jedynym tak naprawdę miejscem, skąd się mogą stąd wydostać, z tej wyspy, z jakimś naprawdę sporym, ze sporą rzeczą tutaj, z jakąś bazą wojskową, lotniskiem, jest to, że albo przejeżdżają ten most, albo odlatują, ale tu wszędzie jakieś artylerie nasze by ich przejęły, albo przejeżdżają tym mostem, ale stąd też nie wyjadą za bardzo. Są dwie drogi góra, które są kontrolowane przez nasze jednostki, także ten region przejąć i myślę, że będzie super tak naprawdę. Mógłbym porobić teraz te misje kaskaderskie, które są w tym miejscu. Myślę, że to byłby dobry krok na to, żeby
zakończyć jakoś dzisiejszy odcinek. Okej, naciśniemy zrzut i teraz tak, sterowiec obserwacyjny w ogóle mamy do zrobienia. Czyli jego chyba mamy akurat nie tylko rozwalić, nie? Tak mi się wydaje, że jakaś zniszcz sterowiec, dokładnie tak, najprostsza na świecie misja. Zniszczyć sterowiec, oni jakieś drony tu mają w ogóle przy tym sterowcu, z tego co widzę. Dokładnie, dronik, który powinien sobie palić wroty już. Okej. Okej, podnosimy go, podnosimy ten sterowiec. Niech się troszeczkę porozwala. A teoretycznie czym byśmy mogli jeszcze palnąć? Tym na przykład jakiś impuls, żeby zrobić? A to zrobimy, wiecie jak? O kurde, nie! Dobra, panie sterowiec, wracaj pan na swoją orbitę. Pan sterowiec powinien tutaj niżej lecieć. Okej, ej, pan sterowiec, no halo, kurde, no. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy i to trafi. Nie starczyło, kurde, za mała moc, za mała moc. Jakby to zrobić? Wyczyn zaliczony, specjalista, w ogóle co się tu zalicza? Jakiś moździerz palnięty i że spadamy dalej po tym? Najlepszy wynik, 2050, no to już pobijamy, patrzcie na to. Nie wiem co ja robię, szczerze powiedziawszy, jak ja pobijam rekord jakikolwiek w tym momencie, ale pobijam. Dobra, zniszczyłem, okej. Świetnie, no i właśnie, powiem tak, właśnie po to mieliśmy te wyrzutnie, po prostu, żebyśmy mogli coś takiego zrobić. Akademia Kasza, Mugello Vistosa 2019, tutaj mamy jakiś numer kaskaderski do wykonania. O, jeszcze te kawałki spadają, kurde. Co to jest za samochodzik? O, to jest jakiś super samochód, który zapewne gdzieś tutaj musi być dostępny, żebyśmy mogli nim podlecieć. No musi być, nie ma innej opcji. Zawsze są gdzieś te samochodziki ulokowane, tak żebyśmy właśnie mogli nimi wyskoczyć. Tam chyba niżej był ten samochodzik, tak? To jest ten. No to jest super szybki samochód, który będziemy mogli później zamówić pewnie dzięki temu, że zrobimy tę misyjkę. Ej, to są czerwoni jeszcze. Tak, Mugello Vistosa. Nie chcę radia. Dobra, tylko że my musimy wyskoczyć tędy, tutaj, i to musi być prędkość jaka? Jest podana prędkość, czy po prostu wyskocz sobie? Raczej chyba wyskocz po prostu, także... No, będziemy mieli najpopularniejszy nasz samochodzik tak naprawdę wyścigowy, którym tutaj jeździliśmy, jakieś Lambo. Lamborghini! Dobra, lecimy. Z tanciocha trzeba palnąć. I wybuch. Okej, świetnie. Poradziliśmy sobie z misyjką. Witam, mogę panią strącić stąd? O kurde, nie strąciłem ją, na serio. Dobra, tego się nie spodziewałem. Trzeba panią wysłać do naszych... Nie chciałem tego zrobić. Chciałem powiedzieć, że chciałem panią wysłać na nasze siły. Do naszych sił powietrznych, że tak powiem. Tego tu nie było przed chwilą, to się zabugowało. Dobra, wysyłam pani wsparcie naszych sił powietrznych. To niezłe wsparcie. Dobra, kolejne misyjki jeszcze kaskaderskie. Jak to mogło drugi raz wybuchnąć? A, bo trafiło na wybuchowy po prostu jakiś dzynks. Ja chcę tu na górę wyjść. Na górę, powiedziałem. Dobra. I teraz tak, a bo to z góry trzeba będzie startować prawdopodobnie po prostu. Chociaż... Gdzie jest jeszcze jeden? A, bo punkt był w tamtą stronę, okej, dobra, tak, to tu trzeba będzie z góry to wystartować. Zdecydowanie. Amunicja mam nadzieję, że została uzupełniona i teraz tak. Nie mamy tu jakiegoś mega wysokiego punktu, więc musimy zrobić najzwyczajniej w świecie, tak? Tak?
i najzwyczajniej w świecie przelecieć przez to jeszcze. Okej, okay, dobra. I mamy zaliczony numer kaskaderski, proszę państwa. I jeszcze jeden nam bodajże został jakiś w tym regionie. A prawda, tak czy nie? Wszystko zrobiłem. To easy. Tutaj nam jeden został. I jego jeszcze, dobra, jeszcze jego wykonam w takim razie. Możemy tam na szybko dolecieć. Zrobić jeszcze ten jeden numer kaskaderski. Tak naprawdę zakończymy sobie dzisiejszy odcinek przygód w Just Cause. Mam nadzieję ogólnie, że te dzisiejsze odcinki pojawią się w dobrym czasie, ponieważ nagrywam je dwa dni do przodu. Z tego względu, że w czwartek po prostu chciałbym się wybrać do Rzeszowa na, w sumie na pół dnia, czy tam nawet na cały dzień się wybiorę. Także mnie nie będzie w czwartek, kiedy bym nagrywał normalnie ten materiał. I mam nadzieję, że po prostu zdążę wszystko ze wszystkim się wyrobić najzwyczajniej w świecie. Gdzie jest jeszcze jeden punkcik tu? Dobra, ideolo. Trafiliśmy na wszystko. Mamy to. Mamy to, dokładnie tak. Tutaj jeszcze jest jakiś współpracownik Javiego, ale tego już dzisiaj nie będziemy robili, bo widzę, żebyśmy przekroczyli pewnie ze 30 minut, a nie chcemy tego robić, także jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Ja bardzo dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z Just Cause 4, także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!